Jakie to uczucie być tak wkurzającym Mikołajem? Najbardziej wkurzającym świętym Mikołajem ever. Ale ja już tutaj chyba wkurzam już ludzi tym, że w ogóle gram tego Mikołaja chyba, bo już mówią, znowu ten Karolak, ile on może do tego Mikołaja grać? No po prostu można już się zażygać tym Karolakiem i tym Mikołajem. To chyba tak jest. No ale poczekaj, Tomek, nie oszukujmy się. To jest trochę tak, że dla wielu dzieci w tym kraju święty Mikołaj ma twoją twarz. To czyni ich dzieciństwo okrutnym. No wiesz co? Dotarło! Brawo! Połączenie działa! Kocham cię! Wiesz co? Ja mam takie odbicie, dlatego tak dziwnie z opóźnieniem mówię. Aha. W ogóle z tym Mikołajem to jest fajnie. Opowiem taką anegdotę może, która nie jest bezpośrednio związana z tym pytaniem. Mianowicie tuż przed świętami Bożego Narodzenia jechałem z moim synem samochodem, który no, nie wie, o co chodzi z tym świętym Mikołajem jeszcze do końca. Twój syn? Tak, on nie wie jeszcze do końca, że to rodzice i tak dalej. No i się złapałem jadąc tym samochodem, że nie kupiłem wiolce prezentu. I mówię do syna, wiesz co, trzeba kupić mamie prezent. A syn mój mówi, dobra, nie szalej, wiesz co, za chwilę jest Mikołaj, wiesz, nie? Czyli oszczędny po tobie. I właśnie bardzo no ciekawy nie, no, model. Wiesz. Ja nie chcę rozmawiać o twojej rodzinie, bo ja jej nie rozumiem. Ty masz teraz partnerkę i dobrze, bardzo dobrze. My sami jej nie rozumiemy. Koniec na ten temat. Słuchaj, wiesz. No, tak? Nie, mów. A powiedz mi, na czym polega twój fenomen? Bo ty kiedyś powiedziałeś, że ludzie lubią twoją zwyczajność. A ja cię znam trochę prywatnie, chyba od 15 lat. Ty nie jesteś zwyczajny. Na czym polega twój fenomen? Nie grasz amantów. Robisz czasami zamieszanie wokół siebie. Nie wiadomo, które dzieci są twoje, które kobiety są twoje. Masz żonę, środę nie masz. Masz ten COVID, nie masz COVID. Masz maseczkę, nie masz maseczki. Podobno nie chcesz nosić maseczki, bo cię ludzie nie poznają. Na czym polega twoja niezwykłość? No bo ty jesteś to, fenomenem. Słuchaj, tutaj się troszeczkę odkuję, bo ja to, że ja nie noszę maseczki po to, że mnie ludzie nie poznają, to była taka fantastyczna riposta, bym powiedział, twojego kolegi dziennikarza, ma na imię Szymon. Zdaje się, że on to skomentował chyba, bo o nim już dawno zapomnieliśmy i o humorze inteligencji, no bo jest tylko twarzą reklamową. Wobec tego, wiesz, tutaj się sobie pozwolę na taką kąśliwość. Natomiast jeśli mówimy o fenomenie, to ja ci powiem, że ja nie wiem, o czym ty w ogóle mówisz, bo ja teraz jestem na takim etapie, że ja w ogóle sam nie wiem, kim ja jestem, co ja chcę, wiesz, co ja chcę robić. Myślę, że ta droga gdzieś mi się prostuje. No po prostu, mówię, no po prostu. Przeżywam w tym roku 50. urodziny. Co ty gadasz? I to jest taki czas. Naprawdę tak, już? Kurczę, ja już będę miał 50 lat, tak. Wiesz, a ty ile masz? Ty masz 54, ja tak? Mam 39,5 od 15 lat. Mój ulubiony wiek. No to ja też mam 50. Nie. To, jeśli chodzi o wieku, to jeśli chodzi o wiek, to jedna z charakteryzatorek, która pracowała z tobą i pracowała ze mną, powiedziała, że mamy jedną wspólną cechę. Tym samym zagęszczaczem zagęszcza nam włosy. Ale gdzie? Ale która i gdzie? To się wytnie.